Cześć, z tej strony Paweł Salamucha. Witam Was w kolejnym wideo podsumowującym miesiąc magań na rynku akcyjnym. W tym materiale tradycyjnie podzielę się z Wami tym, co wydarzyło się u mnie w portfelu w minionym miesiącu. Również podzielę się swoimi perełkami na nadchodzący miesiąc. Kilka zdań na temat maja, ponieważ no, chyba w tradycji stało się zadać, mówi się, że sail in May and go away. Tak? I powiem Wam szczerze, że cały rok jest taki wypełniony aksjomatami giełdowymi. Tymi starymi powiedzeniami na Wall Street. No i powiem Wam szczerze, że jest to całkiem ciekawe doświadczenie, ponieważ na początku mieliśmy rajd Świętego Mikołaja, kiedy no totalnie zdecydowana większość graczy albo uczestników rynku go zbagatelizowała. Dwa lata wstecz nic się nie działo, więc czemu miałoby się w tym roku wydarzyć? Oczywiście wszyscy obudzili się pod koniec lutego, kiedy no to już był okres, kiedy rynek był u wyższym swojego wzrostu, potem mieliśmy delikatne podgryzanie, nie jak rekin, ale jak pirania, czyli też na dwoje babka wróżyła, bo troszeczkę cena wzrastała, potem bardzo dynamicznie schodziła do swoich poziomów i inwestorzy też byli w kropce. To jest jeden z najgorszych momentów, jaki może sobie wyobrazić inwestor, ponieważ tak naprawdę nie wie, co się może wydarzyć na rynku, a więc jest to totalnie niekomfortowa sytuacja. Teraz mamy maj. Troszeczkę, a można powiedzieć, że nawet nie zmyślę, jeśli powiem, że większość mojego portfela wyparowała niefinansowo. Po prostu usunąłem sobie akcję z Portfela w wyniku tego, co się działo na, na rynku, tak? A więc zamykamy pozycję. Udało się ochronić swój kapitał na niewielkich plusach, no ale większa część została wyrzucona. A więc to jeszcze więcej, oczywiście zostanie omówione w dalszej części tego wideo, do czego Was już z tego miejsca serdecznie zapraszam. Również przygotowałem dla was perełki na miesiąc czerwiec. No, a więc, żeby nie przedłużać, zaczynamy. A więc tradycyjnie zaczynamy od klauzury odpowiedzialności. Pamiętajcie, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Wszystkie informacje, które tutaj usłyszycie, są to jedynie moje spostrzeżenia i jeśli będziecie chcieli wykorzystać je we własnym inwestowaniu, to pamiętajcie, by wpierw przecedzić te informacje przez własne metody analityczne i dopiero w ich wyniku podejmować własne decyzje inwestycyjne. A my już przechodzimy do mojego portfela akcji. Jak możecie zauważyć w miesiącu maju z naszego portfela wypadły akcje Azbis, Syntos i akcji Amica, a na ich miejsce wskoczyły Sanok i Impex Metal. I to, na co chciałbym Wam tutaj zwrócić uwagę, to chwilę na akcje Syntos, ponieważ tu tak naprawdę ta cenę dopadły, albo dopadła w zasadzie dywidenda. Co mam na myśli? Otóż była wypłacona dywidenda, bardzo o dużych rozmiarów, bo tam w granicach 8-9%, jeśli dobrze pamiętam. I to zrzuciło cenę tak nie w sposób naturalny, tylko poprzez odcięcie tej kwoty dywidendy od ceny nominalnej akcji, po prostu cena bardzo mocno w cudzysłowie, spadła. I to jest właśnie bardzo ciekawe na naszej giełdzie, ponieważ to i poniekąd też to świadczy o jakiejś niedojrzałości. Ponieważ w normalnym środowisku dywidenda jest czymś bardzo pozytywnym, a wręcz oczekiwanym elementem świata inwestycyjnego. Wielu guru giełdowych mówi, że kupuj te akcje, które, wykupują, które wypłacają corocznie dywidendę, ponieważ wszystko inne jesteśmy w stanie zamylić, tak? Możemy w papierach pokazać zysk, którego nie było, możemy pokazać różne rzeczy, ale dywidendy i wypłaty środków tego się nie da oszukać. A na polskiej giełdzie jest to nadal jednak jako jakaś, a, jakaś abstrakcja, która powoduje u innych szaleńczą sprzedaż, na innych mocne dokupowanie, ale generalnie nie jest to coś pozytywnego, tak? Takie mam doświadczenia z dywidendami z lat ubiegłych na moich portfelach i wielokrotnie działy się takie rzeczy, że do momentu dywidendy jest to bardzo modne, tak? Kupić pod dywidendę, bo ten, wtedy cena wzrośnie. Ale umówmy się, ja traktuję dywidendy na polskiej giełdzie jednak jako, mimo wszystko nadal wisienki na torcie. Tak? One się zdarzają już częściej niż co było jeszcze 4 lata temu, ale nadal inwestorzy nie są jeszcze na tyle emocjonalnie przygotowani na te dywidendy, że zaraz po ich wypłaceniu na dwoje babka wróżyła. Może cena dalej wzrastać. No, pamiętajcie, dywidenda jest elementem siły. Ale wielokrotnie dzieje się tak, że wpada w jakiś marazm, bo każdy e, przeciwnik tej metodologii twierdzi, że no ale dywidenda była wypłaconym zyskiem za rok ubiegły. A teraz nie wiemy, co się dzieje, tak? No jakbyśmy zakładali, że co roku będzie gorzej, no to Cały świat by nam się skurczył momentalnie, no ale do czego zmierzam? Poprzez całe manewry związane z dywidendą e, pozbyłem się tych akcji. 19 maja wypadły one z naszego portfela. Zwróć uwagę, tu było 4,96 cena zakupu, 4,94 cena sprzedaży, a wychodzi na to, że jest 8% zysku plus D, czyli ten zysk wynikający z dywidendy. I tutaj, no co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę: ja nie grałem pod tą dywidendę. Tak, tam był sygnał techniczny, e, który znaczy wykorzystałem co tu dużo mówić, wykorzystałem po prostu, zajęłem pozycję, a dywidenda e, taka Wisienka, która cały mój plan rozwaliła, ale tylko przez pryzmat e, tej wartości nominalnej na akcjach i, i zachowania graczy, nie chcę w tym uczestniczyć, dlatego zamknąłem pozycję. Jednocześnie Asbis i Amika tutaj w sposób naturalny. No. Wypracowane były, trochę, trochę było wypracowanego tego zysku. Potem bardzo szybko te ceny zaczęły zjeżdżać do dołu i po prostu te pozycje się nie obroniły. Nie chcąc wchodzić w stratę, zamykałem przy momentach ich zajmowania, tak, w tych cenach nominalnych. Ale na miejsce tych spółek wskoczyły, tak jak wspomniałem przed momentem, akcje Sanok i akcje Impex Metal. No i tutaj się przyjrzyjmy trochę sytuacji na tych walorach. No i nie zapomnijmy o naszym liderze, czyli spółce Pfader. No, od 19 lipca 2016 roku na dzień dzisiejszy no jeszcze miesiąc do no półtora i będzie roczek. Na dzień dzisiejszy zysk 52%. Co najciekawsze, tutaj już były zakusy do zamykania pozycji. Nawet napisano ten temat artykuł, tak? Czy to już jest czas? Tam w artykule przewrotnie zaznaczyłem, że oczywiście intuicja swoją drogą, a technika swoją drogą. Ja jestem... Yy, Inwestorem technicznym, przede wszystkim. Oczywiście mam swoją intuicję, ale powiem Wam szczerze, że, że bardziej i, i zdecydowanie lepiej opłaca mi się korzystać z techniki niż z tej intuicji. Giełda nie jest naturalnym środowiskiem dla człowieka. Oczywiście, w pewnych sytuacjach jesteśmy w stanie, można powiedzieć, intuicyjnie wybrać, bo mamy, stajemy przed dylematem, czy wybrać tą inwestycję, czy inną inwestycję. I intuicyjnie mówimy. No dobra, jeśli parametry w obu są identyczne, no to wybieram to po lewej stronie, tak? I okazuje się, że mieliśmy rację, ale umówmy się, to nie jest argument koronny. Tak nie powinniśmy inwestować. Po prostu, najpierw technika, przede wszystkim technika. Intuicja, możemy sobie odnotować, jak czujesz, że rynek się zachowa, ale jest to abstrakcja służąca nam jedynie do tego, żeby się przekonać, że ta intuicja nie działa. To wszystko. Na dzień dzisiejszy zysk 52%, formacja głowy z ramionami. E, czy już została zanegowana? No, na pewno zdecydowanie lepiej ta sytuacja będzie wyglądała, jeśli cena wybije się co najmniej powyżej ostatniego ramienia tego po prawej stronie najlepiej jakby przebiła linię głowy. Na ten moment, no, jesteśmy nadal w pozycji i czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Ta linia. Przerywana będzie moim momentem, w którym zamknę pozycję. Spółka Sanok, jednocześnie połączona inwestycja, ponieważ ja kupiłem, ale też jeden z uczniów, z którym ja akurat wchodziłem po szkoleniu giełdowym na rynek. Franciszku, pozdrowienia, jest tutaj z wideo, ale tu też bardzo ciekawy moment rynkowy, oczywiście też opisany. W tej sytuacji, kiedy wchodziliśmy od razu, artykuł pojawił się u mnie na stronie i tam była taka notacja, że na giełdzie jest taka zasada, że łatwiej jest kupić drogo i drogo sprzedawać, niż kupić tanio i drogo sprzedać. Chodzi o to, że rynek porusza się w trendach. Mamy 75, nawet 80% szans na to, że trend się utrzyma. Dlatego też, jeśli mamy w, w, mocny trend spadkowy, i ludzie starają się kupić, bo już się stanio, jak wiecie, na pewno z własnego doświadczenia wielokrotnie to się nie udaje. Statystyka nam jasno stwierdza, że w takich sytuacjach po prostu mamy, jesteśmy na przegranej pozycji. Tu w tym momencie mogłoby się wydawać, że już jest drogo, że już ta cena mocno wzrosła, ale nic bardziej mylnego. Pamiętajcie, że wartości nominalne są jedynie punktem odniesienia. One nie tworzą nam wartości firmy. Tak? Na giełdzie po prostu akcje nie odzwierciedlają tego, co jest w rzeczywistości. Albo się z tym pogodzicie, albo się będziecie z tym kopać. Ja już zdałem sobie niejednokrotnie z tego sprawę, że w mediach, w prasie, na jakichś portalach piszą jedno, a rynek i tak robi swoje. Pamiętajcie, rynek nigdy nie jest w błędzie. Tak to my wokół niego jakoś tam krążymy i tańczymy. Znowu ta technika, do której się odniosłem już w poprzednim slajdzie, również to nie jest coś wymyślone na tu i teraz. To jest statystyczne prawdopodobieństwo. I tu, kończąc już troszeczkę przydługi wywód, te statystyczne prawdopodobieństwo dało nam sygnał zakupowy na poziomie 65,20 zł, który wykorzystałem. No i na dzień dzisiejszy zysk 7%. Mamy mocny opór tutaj w granicach 71 zł. Tak, to jest wynikający z, z tego ostatniego najwyższego szczytu e, po lewej zaraz przy momencie zakupowym. No i czekamy, aż ten moment się wybije, wtedy już zupełnie spokojnie e, będziemy mogli patrzeć w przyszłość. Aczkolwiek to też nie jest tak, że jeszcze teraz musimy się o to bać, ponieważ zwróćcie uwagę, mamy 7% zysku, a więc już w tym momencie możemy przestawić swój limit stop na moment zakupowy, tak, żeby nie ryzykować już własnym kapitałem. A mimo to nadal utrzymać się w pozycji, i spółka, którą rzutem na taśmę kupiłem 31 maja. Nie ukrywam, że miała to być perełka na ten miesiąc, no ale rynek szybciej zareagował, zafunkcjonował. Tu cena zakupu 4,45 jest to również zakup przy szczycie, na tak zwane wybicie. No i tu czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Tu co prawda cena troszeczkę się cofnęła, ale. Wszystko jest nadal w parametrze bezpieczeństwa. Stop loss poniżej świecy, wybijającej, a więc na spokojnie mamy jeszcze przestrzeń i czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Tu jest oczywiście wykres w skali tygodniowej. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o mój portfel. Perełki na miesiąc czerwiec, ale nim jeszcze do tego dojdę, chciałbym się jeszcze raz odnieść na, no, do tej kwestii tego roku, że on jest jakiś taki specyficzny, ponieważ. Po dwóch latach totalnego braku reakcji na takie slangi, jak załóżmy Raj świętego Mikołaja, czy na przykład, właśnie Selma Ngoe, tak, w tym roku coś no, akcentuje te aksjomaty z Wall Street, tak? Może dlatego też ta cała sytuacja wygląda w taki sposób, a nie inny, tak? Możecie zauważyć, że no, jest pusto. Jak przejrzałem cały rynek, to powiem wam szczerze, że mam tylko jedną perełkę. I mogłoby się wydawać, że jest no słabo, ale przyjrzałem się indeksom. No, WIG20 w miesiącu maju zanotował 4% straty, WIG 2,5%, a więc to nie jest jakaś masakra, raczej na przetrzymanie, ale pamiętajcie, że to, w jaki sposób odbieramy rynek, poprzez pryzmat naszych oczekiwań, no, łączy się to z naszymi emocjami, i dlatego też ten ostatni tydzień mógł nie być za specjalny finansowo dla nas, albo te kilka ostatnich sesji, tak? No, i to mogło stworzyć nam obraz postrzegania w tu i teraz. A więc pamiętajcie, emocje, one do niczego dobrego nie prowadzą na giełdzie, po prostu. I zarówno w aspekcie technicznym, kiedy staramy się coś wybrać, kupić ale również w aspekcie takim już transakcyjnym, kiedy chcemy się odkuć albo dynamicznie podejmować jakiekolwiek decyzje już związane z samym zakupem, tak? Czy ten moment, czy inny. Jaką perełkę dla Was przygotowałem? Jedna z moich spółek, które już dały mi wielokrotnie bardzo fajnie zarobić. Pamiętacie, że do spółki nie należy się przyzwyczajać, ponieważ jak to się mówi, to nie jest Wasza żona, ale też nie należy się obrażać. Mieć na uwadze, to jest bardzo dojrzała forma trendu. Są tu obroty, wszystko naprawdę, można powiedzieć, jeden z niewielu walorów, który spełnia już tą formę płynności na naszej giełdzie. A więc ta grupa azoty bardzo obiecująco wygląda. Na dzień dzisiejszy udało mi się na niej dostrzec potencjalną możliwość. To nie jest jeszcze formacja. Pamiętajcie potencjalna możliwość wyrysowania się formacji głowy z ramionami. A więc tu czekamy na wybicie linii szyi i dopiero po wybiciu tej linii szyi mówimy o tym, że ta formacja powstała i możemy skorzystać z sygnału, który się nam pojawi. Ale póki tego nie będzie zaznaczcie sobie z gwiazdką, także no, Istnieje możliwość wykreowania się formacji. Nic więcej, nic mniej. Dopiero jak się wykreuje, tam będziemy mogli podejmować e, decyzję, na jakim poziomie kupujemy, gdzie bronimy się, no i ewentualnie przejść do działania. I to byłoby na tyle, co dla Was przygotowałem w tej prezentacji. Mam nadzieję, że informacje w nim zawarte są dla Ciebie wartościowe i przełożą się na polepszenie efektów Twojej pracy na rynku. Jeśli pojawiły Ci się jakieś pytania, to zachęcam do ich zadawania w formie komentarzy pod tym wideo. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to do subskrypcji tego kanału i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Pozdrawiam, Paweł Salomocha. Cześć!